świata. To była druga, trzecia, czwarta dziesiątka. Natomiast ten sezon wyborny, jeżeli mówimy o Pawlowciciu. Drugi i trzeci w Klingenthal podczas ostatniego weekendu. Życiowe osiągnięcie tego młodego skoczka, który złapał noszenie i skacze świetnie. I tak jak teraz przed momentem Bor Pawlowcic pokazuje, jak ogromny potencjał w nim tkwi. Będzie miał dodane jeden punkt, a przecież 137 metrów w tych warunkach i Bor Pawlowcic zaczyna pisać swoją piękną historię. Wysoko oceniony przez sędziów po 18,5 punktu. Jak wyglądało to lądowanie? Ładny telemark Robert Hrgota. Zadowolony, szczęśliwy. Pamiętamy Mistrzostwa Świata w lotach, te perturbacje w kadrze Słowenii. Robert Hrgota, który objął w tym momencie prowadzenie tego zespołu i o 9,6 punktu Pawlowcic przed Kraftem. Andrzej Stękała, chłopak na piątkę. Piąty wczoraj w kwalifikacjach, piąty w Zakopanem 4 tygodnie temu, piąty w Titize. My byśmy chcieli, żeby poszedł w dół tej klasyfikacji ocen, żeby był co najmniej trzeci. Andrzej pięknie leci, daleko leci i ląduje prawie przy zielonej linii, którą komputer wytyczył na 139 metrze. A Andrzej Stękała skacze niedużo krócej. Skacze 137 metrów, a więc proszę sobie wyobrazić, on 137, tyle samo co Pawlowcic. Porównujmy te dwa skoki. Pawlowcic miał minimalne odjęcie 8 zaledwie setnych, a on ma odjęcie 1,5 punktu, a więc będzie drugi, będzie tracił troszkę do Słoweńca. Drugi jest zatem Andrzej Stękała ze stratą 3,5 punktu do prowadzącego Bora.